Witam Was serdecznie, zapraszam do obejrzenia testu Seat Leon ST w wersji FR z napędem hybrydowym, plug-in o mocy 204 koni mechanicznych. W momencie testu samochód miał najmocniejszy oferowany napęd przez producenta, ale mam informację, że niebawem Seat Leon będzie odświeżony i dostanie nowe napędy. Będzie miał m.in. nową hybrydę plug-in o znacznie większym zasięgu w trybie elektrycznym, ale za to moc będzie porównywalna, bo będzie to 205 koni mechanicznych. Skupmy się jednak na testowanym napędzie, bo jest to ciekawy samochód i zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Długość samochodu to prawie 437 cm, a rozstaw osi to prawie 269 cm. Rozstaw osi jest dokładnie taki sam jak w Seacie Leon w wersji hatchback. W standardzie w wersji FR są 17-calowe felgi, ale nasze to opcjonalne 18-calowe, które wymagały dopłaty 3645 zł. Wersję FR z zewnątrz odróżnimy też m.in. po dodatkach w kolorze szarym, na przykład jest to obramowanie chłodnicy, lusterka boczne. Dostajemy też dedykowane zderzaki FR, przyciemniane szyby oraz sportowe zawieszenie obniżone o 15 mm. Osobiście bardzo ucieszył mnie elektrycznie otwierany dach panoramiczny w opcji za 5231 zł. Muszę przyznać, że sylwetka tego kombi w mojej ocenie wygląda sportowo. Ciekawy jestem Waszego zdania. Napiszcie w komentarzu, czy podoba Wam się Seat Leon ST lub dajcie kciuk w górę, jeśli oceniacie go pozytywnie. Nie zapomnijcie przy okazji sprawdzić, czy macie subskrypcję, bo niebawem planuję kolejny film. Przy okazji zamieszczam cennik samochodów wyprodukowanych w 2024 roku i jest to rok modelowy 2024. Cena miękkiej hybrydy w wersji FR to 141 300 zł, a hybrydy plug-in to 178 900 zł. Z kolei Leon ST z silnikiem benzynowym o mocy 150 koni mechanicznych z skrzynią automatyczną w wersji FR kosztuje 127 200 zł, a z silnikiem diesla o mocy 150 koni 149 500 zł. Zobaczmy w takim razie, jak wygląda bagażnik. Bagażnik oczywiście możemy otworzyć pilotem, ale też można to zrobić tym znaczkiem, wciskając go. Można też to zrobić z kabiny. I tutaj właśnie pierwsze bardzo miłe zaskoczenie. Zobaczcie, jak tutaj ładnie. Zobaczcie, jak ładnie ta ruleta tutaj jest zainstalowana i jak dobrze pracuje. Wystarczy ją lekko wcisnąć i płynnie się zwija. Jest w prowadnicach, także wszystko jest naprawdę fajnie przemyślane. No dobra, ale tak zaczynając od prawej strony. Tu mamy takie zagłębienie, gdzie akurat jest płyn do szyb i ręcznik, światełko. Tutaj możliwość składania siedzeń, dodatkowo haczyk. Po drugiej stronie również haczyk, składanie siedzeń i takie zagłębienie. Pod podłogą w naszej wersji plug-in. Mamy taki schoweczek, gdzie elegancko się mieszczą przewody. Jest to bardzo przemyślane. No i dobra, teraz sprawdźmy, jak się złożą siedzenia. Ciach. Jedna część i to samo z drugą. Zrobimy. I mamy praktycznie
praktycznie prawie że równą powierzchnię. Jeszcze jak tam jakiś nacisk będzie, to się troszeczkę dociśnie, więc ta powierzchnia jest naprawdę niezła. Pojemność bagażnika w wersji plug-in wynosi 470 litrów, a po rozłożeniu oparć pojemność wzrasta do 1450 litrów. Zaraz Wam pokażę, w jak przemyślany sposób są ułożone tylne pasy bezpieczeństwa, że nie musimy się o nie martwić przy składaniu siedzeń. A teraz zamykamy już pokrywę bagażnika. I teraz tak, jak składamy siedzenie, pas jest tak ułożony, że nic się tutaj nie przycina. Można to robić bez jakiegoś specjalnego przygotowania. Zobaczmy teraz, co mamy pod maską. Maskę otworzyłem jeszcze przed włączeniem kamery, bo nie mamy tutaj siłowników, a pręt do podtrzymania maski. W związku z tym, trzymając kamerę w ręku, nie dam rady tego zrobić drugą ręką, ale nie jest to jakiś specjalny problem w eksploatacji. W naszym Leonie mamy do dyspozycji zespół napędowy składający się z 4-cylindrowego silnika benzynowego 1.4, który zapewnia 150 koni mechanicznych i 250 Nm oraz silnika elektrycznego o mocy 116 koni i 330 Nm. Moc systemowa zespołu napędowego to 204 konie mechaniczne i 350 Nm. Takie parametry bardzo pasują do sportowego charakteru samochodu, bo przyspieszenie od 0 do 100 wynosi 7,7 sekundy, a prędkość maksymalna to 220 km na godzinę. Przy ostrym starcie praktycznie zawsze przednie koła stracą na chwilę przyczepność. W takim razie zamykamy maskę i zobaczymy, jak wygląda wnętrze. Tylna część drzwi jest twardo wykończona, ale estetycznie, poza tutaj tym elementem, gdzie możemy sobie podeprzeć łokieć, no i rączka jest takim przeszyciem, co prawda jest twarda, ale tak fajnie estetycznie wykończona. Mamy też oczywiście podłokietnik z miejscami na kubeczki. I zwróćcie uwagę, jak dużo miejsca jest za fotelem kierowcy. A jest on ustawiony dokładnie tak jak tutaj oczekuję, według mojego wzrostu. No i wsiadając, wsiadanie jest zupełnie bezproblemowe. Nad głową jest dużo miejsca przy moim wzroście 1,82 m. Tutaj z przodu mamy co najmniej 4-5 palców. Sporo miejsca na nogi, żeby umieścić. Także dużo miejsca jest. A dodatkowo pasażerowie z tyłu mają oczywiście nawiewy. I tutaj też jest możliwe ustawienie odpowiedniej temperatury. W fotelach mamy takie kieszenie. Powiedzmy sobie, nazwijmy je, że są to gazetowniki. Lampka jest LED-owa z jednej i z drugiej strony. I ogromny dach panoramiczny przez całą długość. Zobaczcie, uchylamy w tej chwili tylko roletkę, na razie, ale zakres jest bardzo, bardzo długi, prawie cały dach. No i tutaj dach uchylny, niestety pod słońce, więc będzie świecić. Przechodzimy w takim razie do przodu. W drzwiach mamy górę drzwi miękką,
mamy taką wstawkę imitującą aluminium. Ta część jest miękka. Tutaj też jest miękko. Ładna rączka z przeszyciami. Pozostałe elementy są już twarde, ale to są na dole. Tutaj mamy też przyciski do otwierania wlewu paliwa i możemy tutaj też otworzyć bagażnik. W naszej wersji fotel kierowcy jest elektryczny z pamięciami dla trzech osób. Jest tutaj też regulacja lędźwiowa. No dobra, wsiadam do środka. Zaczynając od kierownicy, to zwróćcie uwagę, kierownica jest na dole spłaszczona. Reszta jest okrągła. Jest to skórzana kierownica. No i tutaj mamy po lewej stronie przyciski związane z głośnością, ustawianie asystentów, tempomatu. Po prawej stronie mamy przyciski, które służą między innymi do przestawiania układu zegarów. Może to tak wyglądać. Ja najczęściej jeżdżę tutaj na tych zegarach, że tak powiem, tradycyjnych. A resztę mamy tutaj już oczywiście na ekranie głównym. Też są tutaj ciekawe informacje i funkcje. To, co mi się podoba, to na przykład o, tutaj mamy różne ustawienia. Tak w skrócie pokazując profile jazdy. I to, co mnie naprawdę zaskakuje, tu mamy zawieszenie adaptacyjne, to rzeczywiście czuję różnicę między normal a komfort. W komforcie jest naprawdę komfortowo. Natomiast w sporcie mamy zawieszenie utwardzone, ale też charakterystyka silnika jest bardzo ostra. Jest jak szatan taki ten samochód. Też mnie to zaskoczyło. Jak testowałem Seata Ateca, to tam tej opcji komfortowej tak nie bardzo doceniałem, ale jednak powiem szczerze, że uważam, że to zawieszenie naprawdę warto rozważyć, bo moim zdaniem jest dobre. Przy czym niestety zawsze się odpala w normal i musimy przy starcie zmienić na przykład na komfort albo jak ktoś woli na sport. Fajną też funkcją jest obsługa akumulatora. Na przykład standardowo nam się oczywiście, jak się można myśleć, odpala w trybie elektrycznym, ale możemy to przestawiać w hybrydowym. I ciekawe jest to, bo możemy sobie tutaj ustawić, że akumulator nam się naładuje silnikiem do końca. Wtedy trzeba to zrobić w ten sposób, że ustawiamy w ten sposób i do tego momentu nam się praktycznie do końca naładuje. Więc no jest to też jakaś opcja. Tutaj z kolei możemy utrzymywać stan naładowania, no a tym zejść do danego poziomu. Chociaż to utrzymanie stanu, no to tak powiedzmy gdzieś tam jednak troszkę ubywa w akumulatorze, to już zauważyłem. Widocznie komputer jednak, jak sobie analizuje, że warto użyć ten silnik elektryczny, to jednak troszkę pobiera z tego akumulatora. No i kolejne tutaj funkcje. Tu mamy bardzo fajne oświetlenie ambientowe, też duży wybór, robi wrażenie. Funkcji i możliwości ustawień jest bardzo dużo.
Nie da się tego wszystkiego pokazać, bo film byłby zbyt długi, ale jeszcze chciałbym Wam pokazać podłokietnik. Można go przesuwać i można go regulować na wysokość. To już maksymalna będzie wysokość, tak. Także gdyby tak coś takiego potrafili robić inni producenci, to byłbym zadowolony. W środku mamy jeszcze gniazdo 12V. W schowaczku, a tutaj miejsce na kubeczki. W takim razie zobaczmy, jak jeździ Seat Leon ST z napędem hybrydowym plug-in. W przypadku takiego napędu na pewno istotne jest, jaki mamy zasięg w trybie elektrycznym. Po pełnym naładowaniu komputer pokazuje, że w trybie elektrycznym przejdziemy 52 km. W moim wypadku, jeżdżąc tylko po mieście, przejechałem na prądzie około 40 km, więc jeśli zastanawiacie się nad ewentualnym zakupem, macie odpowiedź, co jaki czas w Waszym przypadku należałoby doładowywać akumulator. Moim zdaniem samochód z tym napędem jest godny rozważenia, szczególnie w sytuacji, jeśli możemy go ładować prądem przy swoim domu, bo po pierwsze cena prądu jest niższa, a po drugie na ładowarkach publicznych trwa to w tym przypadku dość długo. Niestety zabrakło mi czasu, żeby sprawdzić, jakie spalanie jest w mieście, jeśli mamy całkowicie rozładowany akumulator. Zrobiłem natomiast test spalania w opcji, w której akumulator trakcyjny został doładowany do 100%, z około 30%, podczas jazdy na silniku spalinowym. W tym przypadku spalanie wyniosło 8 litrów na 100 km na dystansie 40 km, więc myślę, że mając rozładowany akumulator, spalanie może wynieść około 7 litrów na 100 km. Z kolei mając naładowany akumulator i korzystając z trybu hybrydowego, spalanie benzyny będzie pewnie wynosiło w okolicach 3 litrów na 100 km. Oczywiście w zależności od charakterystyki jazdy może być mniejsze lub trochę większe, ale z pewnością będzie niewielkie. Zrobiłem też test zużycia paliwa na autostradzie, startując z pustym akumulatorem trakcyjnym i wyszło mi 8 litrów na 100 km na dystansie 109 km przy średniej prędkości 114 km na godzinę. Muszę przyznać, co już zresztą wcześniej mówiłem, że z tym napędem samochód jest bardzo dynamiczny, bo przyspieszenie do setki na poziomie 7,7 robi wrażenie i taka dynamika pasuje do tego samochodu. W tym wypadku dobra dynamika nie musi być związana z dużym zużyciem paliwa, jeśli mamy naładowany akumulator. Bardzo pozytywnie zaskoczony byłem zawieszeniem, pomimo tego, że na pewnych nierównościach jest trochę głośno. W wersji FR jest dostępny pakiet dynamiczny za 3757 zł, który zawiera profile jazdy, adaptacyjne zawieszenie i progresywne wspomaganie układu kierowniczego. Uważam, że warto rozważyć ten pakiet. Niestety po każdym uruchomieniu ustawia się tryb normal i jeśli chcemy jechać na przykład w trybie komfort albo sport, trzeba to zawsze po uruchomieniu zmienić. Ja głównie jeździłem w trybie komfort i startując w normal od razu czułem, że to nie ten tryb i trzeba go zmienić. Tryb sport jest też bardzo wyraźny, zawieszenie się usztywnia i wyraźnie zmienia się dynamika. Sprawdziłem też poziom hałasu. Test odbył się jeszcze na oponach zimowych. Przy prędkości 120 km na godzinę pomiar wykazał 68 dB. Z kolei jadąc z prędkością 140 km na godzinę poziom hałasu oscylował w okolicach 71 dB. W Seacie Leon ST, który testowałem, nie było świateł Matrix, bo jeszcze do niedawna nie było oferowane. Teraz już w najdroższym cenniku widzę, że jest taka opcjonalna możliwość. Nasz Seat był wyposażony w światła Full LED, które w wersji FR są standardem. Moim zdaniem światła Full LED wspomagane asystentem świateł drogowych całkiem dobrze wypadły.
Jak dobrze pamiętam, jest możliwość ustawienia trzech poziomów czułości, reakcji automatycznej zmiany światło drogowych na światło mijania i odwrotnie. Wyraźnie widać to na filmie, jak światła reagują na nadjeżdżające samochody, obniżając wiązkę światła, a następnie ją podnosząc, jak nie widać w zasięgu innego pojazdu. Napiszcie w komentarzu, jak Wy oceniacie światła LED w Seacie Leon lub dajcie kciuk w górę, jeśli się Wam podobają. Ogólnie nie mam też uwag do działania innych asystentów kierowcy. Szczególnie podoba mi się predykcyjny tempomat, który dostosowuje prędkość do znaków drogowych. Uważam, że fajne wrażenie robi podświetlenie ambientowe, które oczywiście ma wiele możliwości ustawień. Podsumowując, uważam, że Seat Leon ST w wersji FR z napędem plug-in to ciekawa propozycja, bo zapewnia na pewnym poziomie sportowe wrażenia, ma sportowy wygląd, niedużo pali, jeśli doładowujemy akumulator trakcyjny, a do tego posiada nowoczesne rozwiązania. Ten praktyczny, dość spory samochód może być autem rodzinnym, bo ma sporo miejsca w drugim rzędzie i w bagażniku. Bardzo dobrze mi się nim jeździło, ale na niektórych nierównościach dla mnie zawieszenie było ciut za głośne, szczególnie w trybie normal. Pewną niedogodnością było dla mnie też otwieranie lub zamykanie panoramicznego dachu w czasie jazdy dotykowym przyciskiem. Samym panoramicznym dachem byłem z kolei zachwycony. Szkoda też, że przy tym dość mocnym napędzie nie mam możliwości nawet w opcji wyboru napędu na 4 koła. Napisz w komentarzu, jak Ty oceniasz samochód. Mam nadzieję, że podał Ci się materiał i dostanę Twój kciuk w górę. Nie zapomnij też o subskrypcji, bo niebawem planuję kolejny test. Jeśli jesteś posiadaczem Seata Leona, podziel się swoim doświadczeniem z eksploatacji. Tymczasem dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.